miejsca i w ramach czytania na dywanie, a u mnie to właściwie czytanie na ścianie, przeczytam wam fragment książki Przygody Sindbada Żeglarza, napisanej przez Bolesława Leśmiana. Lekturę tę można znaleźć na stronie internetowej wolnelektury.pl i utwór ten, który będę czytał, został opracowany przez Fundację Nowoczesna Polska. Zaczynamy. Przygoda wstępna. Nazywam się Sindbad. Mieszkam stale w Bagdadzie. Rodzice moi, umierając, zostawili mi w spadku 1000 worów złota, 1000 beczek srebra, 100 pałaców, 100 ogrodów i 1 trzonowy ząb mego pradziadka, który ojciec mój przechowywał w hebanowej szkatułce jako pamiątkę i osobliwość. Pradziadek mój przez całe życie chorował na ból zębów i co pewien czas inny ząb musiał wyrywać. Tak, że w końcu jeden mu tylko ząb trzonowy pozostał. Umierając, kazał sobie wyrwać i ten ostatni ząb trzonowy, który przeszedł w spadku od mego dziada do mego ojca, a od ojca do mnie. Był to zwyczajny, zepsuty i zczerniały ząb. No jestem pewien, że na świecie znaleźć można bardzo wiele tak samo zepsutych i zczerniałych zębów, lecz nie każdy z nich trafia do hebanowej szkatułki, aby stanowić pamiątkę i osobliwość. Ten trafił. Nieraz przyglądając mu się z ciekawością i szacunkiem, wyobrażałem sobie, jak ten ząb bolał niegdyś mego pradziadka. Po śmierci rodziców zamieszkałem w pałacu. Wraz z jedynym moim wujem Tarabukiem. Wuj Tarabuk był poetą. Codzień niemal układał wiersze i odczytywał je potem tak głośno, że dostawał bólu gardła i musiał je starannie przepłukiwać lekarstwem, które pilnie ukrywał przed okiem ludzkim, zachowując ścisłą tajemnicę. Twierdził przy tym, że gardło go wcale nie boli i że nie ma przecież potrzeby płukania gardła lekarstwem. Wuj Tarabuk kochał poezję, lecz nienawidził gramatyki. Pisał z błędami i zazwyczaj na jedno słowo 2 do 3 błędów popełniał. Wstydził się wszakże swej błędnej pisowni i twierdził, że popełnia błędy umyślnie, ażeby potem mieć sposobność i przyjemność poprawiania swych utworów. Nie zauważyłem jednak, ażeby wuj Tarabuk raz napisany wiersz kiedykolwiek poprawiał. Wuj Tarabuk miał stolik składany, srebrny kałamarz i złote pióro. Z tymi przyborami chodził na brzeg morza. Siadał nad brzegiem i, wsłuchany w szumy morskie, pisał swe wiersze. Pewnego razu o poranku poszedł na brzeg morza. Ustawił stolik składany, umoczył złote pióro w srebrnym kałamarzu i zaczął pisać jakiś wiersz na różowym papierze. Pisał i pisał, skrobał i skrobał, pocił się i pocił, sapał i sapał, aż wreszcie po nieludzkich trudach i mękach ułożył wiersz następujący. Morze to nie rzeka, a ptak to nie krowa. Szczęśliwy, kto kocha rymowane słowa. Rymuj, misie, rymuj, drogi mój wierszyku, stój w miejscu cierpliwie składany stoliku. Stoi stolik, stoi, zachwiewa się nieco, za stolikiem morze, za morzem Bóg wie co. Napisawszy ten wiersz, wuj Tarabuk odczytał go głośno i zawołał: piękny wiersz, jaki prawdziwy początek. Morze to nie rzeka, a ptak to nie krowa. O, któż zaprzeczy prawdzie tych słów? I jaki trafny koniec. Za stolikiem morze, za morzem Bóg wie co. Rzeczywiście za morzem widać mgłę, a w tej mgle dal nieznaną. Jeden Bóg wie, co się w tej dali kryje. Dlatego też napisałem: za morzem Bóg wie co. Wuj Tarabuk
Zatarł ręce z zadowolenia i wyciągnął z kieszeni butelkę z tajemniczym lekarstwem, ażeby przepłukać gardło nadwerężone głośnym odczytaniem świeżo napisanego wiersza. Trudno uwierzyć, ile błędów gramatycznych zdążył popełnić wuj Tarabuk w tak krótkim wierszyku. Zamiast rzeka napisał żega. Zamiast ptak pisał bdag. Nie chcę wszystkich błędów wyliczać, aby nie ośmieszać swego wuja, którego kocham i poważam. Zresztą sam wuj Tarabuk czuł, że pisze błędnie. A chociaż nie mógł swych własnych błędów zauważyć, no wszakże powtórnie wiersz przeglądając, zaczął każde słowo o błąd podejrzewać. Szereg tych nieustannych podejrzeń tak go zmęczył, że wreszcie, poprawiwszy bdaga na bdacha, zasnął snem nagłym, smacznym i pokrzepiającym. Spał, kiwając się bezwolnie nad składanym stolikiem i co chwila pochrapując, bo wuj Tarabuk chrapać lubił i umiał. Chmury zgromadziły się na niebie. Morze rozbłysło srebrnymi wstęgami rozszumiałych pian. Zerwała się burza. Wuj Tarabuk spał. Wicher uderzył w stolik składany, porwał srebrny kałamarz i złote pióro i wrzucił je do morza. Wuj Tarabuk spał. Utonęło złote pióro i srebrny kałamarz. Po raz pierwszy obydwa te przedmioty znalazły się na dnie morskim wśród dziwacznych ryb i potworów. Wicher powtórnie uderzył w stolik składany i zwiał wszystkie papiery do morza. Były to, niestety, wszystkie wiersze wuja Tarabuka, które napisał od lat dziecinnych aż do chwili ostatniej. Wiersze zakołysały się na wzburzonych falach i zaczęły moknąć. Mokły, aż przemokły i ociężałe od wypitej wody, poszły na dno w ślad za kałamarzem i piórem. Morze, poczuwszy w swej głębi rymowane utwory wuja Tarabuka, wzburzyło się jeszcze bardziej, zaszumiało, zaryczało tak mocno, że wuj się nareszcie zbudził. Zbudził się i spojrzał na stolik. Nie ujrzawszy na stoliku swych skarbów, zaczął płakać i wrzeszczeć i wyrywać włosy z głowy. Płacząc, wrzeszcząc, wyjąc, skomląc i wyrywając pęki bujnych włosów, pobiegł z powrotem do domu, pochwycił wędkę największą, wrócił z nią na brzeg morza i zarzucił wędkę do wody. Myślał wuj Tarabuk, iż mu się uda wędką rękopisy swoje z głębiny morskiej powyławiać. No odtąd wuj Tarabuk co dzień z wędką nad morze chodził, lecz nadaremnie. Nigdy bowiem nie udało mu się ani jednego rękopisu wyłowić. Tymczasem wszystkie rękopisy wuja leżały na dnie. Zauważyła je pewna ryba, zwana diabłem morskim. Jest to ryba z pękatym brzuchem, olbrzymią paszczą i strasznymi oczyma. Ma wszakże tę zaletę, iż jest uczona. Umie czytać i pisać. Otóż diabeł morski, ujrzawszy rękopisy, zbliżył się do nich i zaczął uważnie odczytywać. Po odczytaniu kilku rękopisów machnął gniewnie ogonem i zawołał: nigdy jeszcze nie czytałem tak głupich, brzydkich i nieznośnych wierszy. Na domiar złego w każdym słowie 2 do 3 błędów się ukrywa. Domyślam się, że autorem tych wierszy jest wuj Tarabuk, który co dzień nad brzegiem morza wysiaduje przy składanym stoliku i suszy głowę nad rymami. Dobrze się stało, że wicher zwiał mu ze stolika te rękopisy wraz ze srebrnym kałamarzem i złotym piórem.
Może przestanie wreszcie tworzyć te obrzydliwe wiersze. Ma on bardzo miłego siostrzeńca Sindbada i mieszka z nim razem w pałacu. Biedny to siostrzeniec, który z takim wujem mieszkać musi pod jednym dachem. Skorzystam z tego srebrnego kałamarza i złotego pióra, aby napisać list do Sindbada. Poproszę mojej dobrej znajomej ryby latającej, żeby ten list Sindbadowi wręczyła. Diabeł morski zabrał się natychmiast do pisania listu. Wybrał rękopis, którego jedna tylko strona była zapisana, a druga pusta. I zaczął szybko złotym piórem pisać na pustej stronie. Wiem o tym wszystkim, co się działo na dnie morza, gdyż pewnej nocy otrzymałem list od diabła morskiego i z treści tego listu domyśliłem się, że działo się właśnie tak, a nie inaczej. Siedziałem w oknie otwartym i patrzyłem przez okno w niebiosy, na których płonęła pełnia księżycowa. Nagle usłyszałem w powietrzu dziwny, suchy, ostry szum skrzydeł. Był to szum osobliwy, do żadnych szumów niepodobny. Żaden ptak nie szumi tak skrzydłami. Wysunąłem głowę przez okno i zacząłem uważniej wpatrywać się w księżycową jasność pogodnej nocy. Po chwili ujrzałem w powietrzu rybę latającą. Jej skrzydła, podobne do ogromnych płetw, srebrzyły się w księżycu. Poruszała nimi powoli i z trudem. Nie była snać przyzwyczajona do lotu nad ziemią i raził ją zapewne brak wody morskiej w powietrzu. Leciała jednak wytrwale, mieniąc się w świetle księżyca łuską tęczową. Widziałem, jak szybko porusza zmęczonym pyskiem, chwytając dech utrudniony brakiem wody. W pysku trzymała kawał różowego papieru. Leciała wprost ku mnie. Zbliżywszy się do okna, podała mi papier różowy. Zaledwo ten papier wyjąłem jej z pyska, ryba natychmiast umknęła z powrotem i wkrótce znikła mi z oczu. Spojrzałem na papier. Na jednej jego stronie świetniał kaligraficznie i starannie, lecz z okropnymi błędami napisany wiersz wuja Tarabuka. Poznałem od razu charakter jego pisma i nie chcąc odczytywać nudnego i głupiego wiersza, odwróciłem arkusz papieru i spojrzałem na drugą jego stronę. Na drugiej stronie, u góry, olbrzymimi literami, czernił się napis Wielmożny Sindbad w Bagdadzie. Niżej, pod tym napisem, znajdował się list do mnie, treści następującej. Piszę z morza do ciebie, kochany Sindbadzie. Choć się burza zerwała i fala się kładzie na mój grzbiet i przerywa mój spokój i ciszę, ja mimo burz i wichrów list do ciebie piszę. Nazywają mnie ludzie diabłem morskim, ale choć jestem morskim diabłem, nie czuję się wcale. Przeciwnie, jestem dobry, tkliwy, choć rubaszny, bo mam brzuch zbyt pękaty i pysk bardzo straszny. Nie sądź mnie po pozorach ani po wyglądzie. Ja zjadam ryby w morzu, ty zjadasz na lądzie. Ja połykam je żywcem, ty po usmażeniu. Obydwaj dogadzamy swemu podniebieniu. Obydwaj pożeramy chętnie, co się zdarza, z tą różnicą, że nie mam, tak jak ty, kucharza. Ja wolę ryby z morza, ty ryby z patelni. Lecz obydwaj jesteśmy w pożeraniu dzielni. Mimo to nikt cię diabłem dotąd nie przezywa, a mnie w dziale przypadła ta nazwa straszliwa. Ani burza najsroższa, ani złe wichrzysko nie męczy mnie, nie boli tak, jak to przezwisko. Trudno. Muszę je nosić, choćby z tej przyczyny, by nie zostać bez nazwy wśród
morskiej głębiny. Przysięgam ci, że diabłem nie jestem i wolę pływać w morzu niż w ogniu piekielnym lub smole. Ufam, że ci wystarczy ta moja przysięga. Piszę ten list z powodu, iż wicher włóczęga, który na brzegu przygód byle jakich szuka, zwiał do morza papiery wuja Tarabuka. Słynny srebrny kałamarz, tudzież złote pióro. Płynąłem właśnie gnany falą i wichurą i pod wodą papiery, widząc niespodzianie, zacząłem chciwie czytać, bo lubię czytanie, a nawet wolę wiersze od zwyczajnej prozy. Przeczytałem i dotąd od gniewu i zgrozy trzęsę się, bo doprawdy w życiu po raz pierwszy przeczytałem tak dużo tak okropnych wierszy. Co za rymy bez sensu wuj Tarabuk przędzie. Głupstwo siedzi na głupstwie, błąd siedzi na błędzie. Osioł pisałby lepiej, a noga stołowa więcej ma w sobie sensu, niźli jego głowa. Sindbadzie, jakże możesz żyć pod jednym dachem z takim głupcem nieznośnym i z takim postrachem? Jak możesz spać spokojnie w tym samym budynku, gdzie Tarabuk swe rymy tworzy bez spoczynku? Opuść prędzej swój pałac i pożegnaj wuja. Czyż nie nęci cię okręt, co po morzu buja? Czyż nie wabi cię podróż dziwna i daleka? Cud nieznany w nieznanej podróży cię czeka? Czeka cię bajka senna w zaklętej krainie i królewna stęskniona, co z urody słynie? I skarby, i przepychy, i dziwy, i czary. Pędź na lotnym okręcie przez morza obszary, zwiedzaj wyspy, półwyspy, lądy i przylądki. I najdalsze zatoki, najskrytsze zakątki. Zwalczaj wszelkie przeszkody i wszelkie zawady. Pędź, leć, płyń bez ustanku, posłuchaj mej rady. Tegoż ci życzy, ukłon przesyłając dworski, kochający cię szczerze, twój druh, diabeł morski. Przeczytałem ten list jednym tchem i wyznam, żem nigdy nie przypuszczał, ażeby diabeł morski pisał tak składnie i poprawnie. List ten wywarł na mnie wielkie wrażenie. Rady diabła morskiego wydały mi się i słuszne, i ponętne. Od dawna mi się znudził i mój pałac, i wuj Tarabuk, i wiersze wuja Tarabuka. Od dawna pragnąłem zaznać przygód i niebezpieczeństw. Prócz tego list diabła morskiego, czytany w świetle księżyca, oczarował mnie przenikliwym, nieodpartym czarem. Każde słowo, pisane czarnym atramentem na różowym papierze, dziwnie migotało w blasku księżycowym i tak mnie upajało, że poczułem w końcu zawrót głowy. Każda litera wydzielała ponętny zapach morskiej trawy. Zapach ten przenikał do mej duszy i budził w niej żądzę podróży morskiej. Bez wątpienia list ten był zaklęty, a treść jego, mimo dobrodusznych pozorów, była naprawdę diabelska. Przebiegły diabeł morski w wyrazach łagodnych i tkliwych namawiał mnie do opuszczenia rodzinnego domu i jedynego wuja. Poddałem się jednak czarom tej namowy. Byłem tak zachwycony listem, a adresowanym na moje imię z tajemniczych głębin morza, że byłbym natychmiast odpisał diabłu morskiemu, gdyby ryba latająca zaczekała na moją odpowiedź. Lecz ryby latającej od dawna już nie było. Nie czekając na odpowiedź, uciekła z powrotem do morza. Całą noc przesiedziałem przy oknie, w głębokiej zadumie. Nad ranem wyczekałem chwili, gdy wuj Tarabuk z wędką w ręku wychodził właśnie z pokoju, aby swoim zwyczajem udać się nad morze dla wyłowienia zgubionych rękopisów. Był blady,
i smutny. Strata ukochanych rękopisów rujnująco wpłynęła na jego zdrowie. Postarzał się o lat 100 z górą, chociaż miał dopiero lat 50. Stał się małomówny i nie kończył słów, które zaczynał. I teraz spojrzał na mnie smutnie i rzekł: dzień do... Miało to znaczyć dzień dobry. Zmartwienie i żal głęboki nie pozwalały mu słów domawiać. Przyzwyczaiłem się do tych niecałkowicie pokończonych wyrazów i po pierwszej niemal sylabie zgadywałem ich przemilczaną resztę. Dzień dobry, odrzekłem. Jakże się spało tej nocy wujowi? Jak naj... odpowiedział wuj Tarabuk. Miało to znaczyć jak najgorzej. Wuj bowiem po stracie rękopisów cierpiał na bezsenność. Muszę się z wujem pożegnać, rzekłem głosem stanowczym. Dziś w nocy postanowiłem wyruszyć w daleką podróż. Czy wuj ma coś przeciwko temu? Nie, odpowiedział wuj. Nie. Było jednym z tych słów, które wuj wymawiał całkowicie. Po stracie rękopisów wuj Tarabuk stał się tak obojętny na wszelkie sprawy, że nie wzruszyła go wcale moja wiadomość o mojej podróży. Rzuciłem mu się na szyję i zacząłem go ściskać i całować. Wuju, zawołałem, żegnam cię na długo i życzę, abyś powyławiał z morza wszystkie swoje rękopisy. Wuj Tarabuk ucałował mnie w czoło i rzekł głosem złamanym: wesoło. Miało to znaczyć wesołej podróży. Po czym wuj Tarabuk wyszedł, a po chwili zobaczyłem przez okno, jak kroczył w stronę morza, potrząsając wędą. Tegoż dnia wyjechałem konno z Bagdadu do Balsory. Balsora bowiem jest miastem portowym i okręty z portu balsorskiego odpływają we wszystkie strony świata. W Balsorze wsiadłem na okręt, który płynął w kraje dalekie i nieznane. Stanąłem na pokładzie okrętu i patrzyłem, jak ląd się ode mnie oddala i jak powoli znika mi z oczu. Wiał wiatr przychylny. Wzdęte żagle połyskiwały na słońcu. Morze błękitniało i zieleniało. Mewy z krzykiem unosiły się nad żaglami, wzlatywały nad powierzchnią wody i muskały te powierzchnie białymi skrzydłami. Gdy ląd zniknął mi z oczu, uczułem wokół bezmiar i nieskończoność. Nade mną niebo, pode mną morze, przede mną dal nieznana i niezbadana. Wyjąłem z kieszeni list diabła morskiego, aby ten list czarowny raz jeszcze odczytać. Czytałem go, upajając się każdym słowem i tak przy tym wymachiwałem rękami, że kapitan okrętu zbliżył się do mnie i zapytał: co czytasz, mój przyjacielu, że tak dziwacznie przy tym wymachujesz rękami? List diabła morskiego, odrzekłem ze szczerością i prostotą. Co? Spytał znowu zdziwiony kapitan. Zdaje mi się, że nie dosłyszałem twojej odpowiedzi. List diabła morskiego, powtórzyłem głośnie z jeszcze większą szczerością i z jeszcze większą prostotą. Tutaj zakończymy tę historię, ale zachęcam was bardzo gorąco, abyście dokończyli ją sobie w domu. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia i wszystkiego, wszystkiego dobrego. Pa!